Cześć, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl i zapraszam dzisiaj na recenzję myszki Thermaltake TT eSports Level 10M. Level 10M to mysz o wyjątkowych parametrach DPI o wartości 8200, no i cenie około 350 zł. Myszka ta już jakiś czas gości na rynku, nie jest to najnowszy model, za to występuje kilka wersji kolorystycznych. Jakie to są dokładnie, zobaczycie sobie w pełnej recenzji na portalu wideotesty.pl w recenzji tekstowej. No i może kilka takich podstawowych informacji. Przede wszystkim Level 10M to myszka z aluminiową podstawą, dzięki czemu sama w sobie jest dość ciężka, tak więc jak dla mnie jest to idealna mysz do grania, ponieważ jest odpowiednio dociążona. Przy okazji ma też bardzo fajne, dobrej jakości ślizgacze, no i bardzo wiele przycisków. Zobaczcie, poza samymi przyciskami głównymi, prawym i lewym, mamy oczywiście rolkę, która również służy jako przycisk, jest podświetlana. Rolka posiada gumowanie i jest dość fajnie dopasowana, dzięki czemu korzystanie z niej jest bardzo, bardzo przyjemne. No i kolejne przyciski. Tutaj po boku mamy dwa programowalne. I z tej strony mamy jeszcze trzy. Standardowo ten przycisk jest wielokierunkowy i służy on do zmiany DPI. Generalnie działa w czterech kierunkach, a na dodatek działa jeszcze jako taki przycisk zmiany profili. Mamy 5 profili graczy, a klikając w boki zmieniamy DPI na wyższe lub na niższe. Tak więc bardzo fajnie, po obu stronach mamy takie dodatkowe przyciski, które w grach oczywiście łatwo znajdą zastosowanie. Zaprogramujemy tam sobie jakieś akcje specjalne i zobaczcie, co się dzieje. Zmieniając profile, zmienia nam się podświetlenie. Podświetlana jest rolka, taki prostokącik na lewym przycisku myszy oraz logo TT eSports, które jest ukryte tutaj. Właśnie. Które jest ukryte pod, moi drodzy, wentylacją. Jest to specjalna wentylacja, fajnie jest to opisane na filmikach Thermaltake'a. Chodzi o to, że powietrze wlatuje tą przestrzenią i przechodzi tędy, dzięki czemu grając długie godziny nasza dłoń po prostu się nie poci. Taka prosta rzecz, ale rzeczywiście skuteczna. Fajnie się gra, rzeczywiście nie zauważyłem, aby dłoń się pociła, tak więc chyba faktycznie ten system działa. Zobaczcie, tu mamy wyświetlacz pokazujący nam nasze DPI. Jeśli je zwiększamy, tutaj także mamy więcej tych kropeczek. I także na ekranie naszego monitora pojawia nam się odpowiednia informacja. A i może jeszcze wspomnę taką ciekawostkę. Cała myszka powstała we współpracy z projektantami BMW. Czyli chłopaki z Thermaltake'a siedli do jednego stołu z chłopakami z BMW i zaprojektowali myszkę, która ma w sobie cechy, no, samochodów, które każdy chyba zna. Zobaczcie jeszcze tutaj, jak wyprowadzony jest kabel. Kawałeczek kabla idzie tędy. Tutaj mamy wysuniętą część myszki, która trzyma kabel na wprost. I sam kabel oczywiście jest w oplocie. Zakończony jest bardzo fajną, pozłacaną wtyczką, którą pokazywałem Wam w rozpakowaniu. No i oczywiście, jeśli chcecie zobaczyć ją jeszcze raz, to są także zdjęcia w pełnej recenzji. Oczywiście kabel jest bardzo solidnie zabezpieczony, ten oplot naprawdę bardzo wiele wytrzyma. No i kabel jest troszeczkę sztywny, ale jeśli już troszkę poużywamy tej myszki, bez problemu się nam dognie. Więc zobaczcie, moi drodzy, kolejną ciekawą rzecz. Mamy tutaj jakieś tajemnicze wejścia na imbus. No i w komplecie faktycznie dostajemy takie narzędzie. Teraz zobaczcie, co się będzie działo. Postaram się, żeby to było jak najbardziej widoczne. W tej chwili myszka jest maksymalnie rozsunięta. I zobaczcie. Kręcimy. I co nam się dzieje, moi drodzy? Całość została sprowadzona w dół. Czyli cała ta część, która była gdzieś na tej wysokości, stopniowo nam się zniżała. No i w tym momencie
już możemy dopasować tą myszkę do swojej wielkości dłoni. Czyli po prostu jeśli ktoś ma większą dłoń, zapewne lepiej będzie, jeśli podniesie sobie tylnią obudowę. Wtedy myszka zrobi się nieco dłuższa. Jeśli ktoś ma mniejszą dłoń, wtedy warto sobie to obniżyć. No i myszka staje się troszeczkę krótsza. Naszymi palcami bez problemu sięgamy do końca przycisków. No i z powrotem. O proszę. Tak więc widzicie, różnica jest spora. O! Zyskujemy no prawie 2 cm. Jeśli sobie to obniżymy. No i moi drodzy, druga regulacja. Zobaczcie. Tutaj mamy kolejne miejsce i zobaczcie, co się dzieje. Cała myszka przechyla nam się w lewą stronę. Zobaczcie jeszcze raz. Teraz wraca w prawo. Czy po prostu cały korpus przechyla się w taki sposób. To również oczywiście służy dostosowaniu. Jeśli lubimy, żeby nasza ręka leżała odrobinkę pod kątem, jest to wygodne, wtedy dopasujemy sobie ją również tymi ruchami na boki. No i cóż, jeśli chodzi o sekcję programową, za chwilkę ją zobaczycie. Jest to oczywiście świetne oprogramowanie Thermaltake'a, bardzo intuicyjne, bardzo bogate. Konfigurowanie tej myszki to czysta przyjemność. Kolorów mamy kilka, tak jak widzieliście przy przełączaniu profili. No i więcej zobaczycie za chwilkę. Jak to u Thermaltake'a bywa, cały interfejs graficzny wygląda po prostu świetnie. Przy pomocy oprogramowania skonfigurujemy dosłownie każdy przycisk myszki. Możemy nadać mu funkcję makra, funkcję pojedynczego klawisza, odpalenie programu itd. Do wyboru mamy kilka przydatnych komend. Także w tym menu pod Airflow oraz 3D Axis Movement mamy dwa filmiki prezentujące możliwości tej myszki w bardzo ciekawych, lecz krótkich prezentacjach. Jest także opcja Battle, po włączeniu której nasza myszka będzie pulsować tak szybko pod świetleniem, jak wciskamy przyciski. Dostępny jest także 5 osobnych profili graczy. Natomiast w zakładce Performance ustawiamy przede wszystkim wartości DPI, prędkości dwukliku, przemieszczanie się kursora, prędkość scrolla i inne ustawienia. W sekcji Macro Key Settings oczywiście możemy programować makra, czyli kombinację klawiszy. Pierwszy krok to nadanie nazwy naszemu makru, a następnie wklepujemy dowolną kombinację i zapisujemy. Mamy jeszcze ciekawą sekcję Light Options, pozwalającą zarządzać podświetleniem myszki. Do wyboru mamy aż 8 kolorów, tak więc każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. No i podsumowując naszą recenzję, według mnie myszka Thermaltake TE Sports Level 10M, co prawda dość kontrowersyjna, ponieważ kształt ma taki, mogłoby się wydawać niewygodny, wbrew pozorom jest bardzo wygodna. Ja powiem Wam, używam jej już ponad 2 tygodnie, przyzwyczaiłem się do niej tak bardzo, że po prostu ciężko mi się z nią rozstać. Jeśli chodzi o parametry techniczne, no to cóż więcej dodać, są po prostu świetne. Zadowolą nawet najbardziej wymagających graczy. Częstotliwość próbkowania 1000 Hz, czyli możliwie najszybsza reakcja, 1 milisekunda. Dlatego jedno z najwyższych DPI dostępnych na rynku, 8200. Poza tym kilka dodatkowych przycisków, fajne akcesoria w zestawie, możliwość wyregulowania kształtu i wysokości myszki. No, aluminiowa podstawa, co jest również bardzo dużym plusem, ponieważ myszka jest bardzo fajnie dociążona. Świetne, naprawdę rewelacyjne ściskacze, fajny wtyk USB. I oczywiście takie wszystkie gadżety, którymi rozpiesza nas zawsze firma Thermaltake. No i moi drodzy, myszka nie jest to prawda tania, ale powiem Wam, że moim zdaniem jest warta swojej ceny, ponieważ kupując raz taką myszkę, będzie można się nią cieszyć długie lata. Dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. No i przypominam, jeszcze więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w recenzji tekstowej na portalu wideotesty.pl. Oczywiście link jest jak zawsze w opisie filmu. Tam również ceny i inne ciekawe informacje. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!